10 kwietnia 2010. Fakty jak co piątek. Aleksander Wierzejski, witam bardzo serdecznie i witam równocześnie Antoniego Macierewicza, przewodniczącego podkomisji smoleńskiej. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór państwu. Przez kilka ostatnich odcinków pokazywaliśmy państwu wykłady, dość skomplikowane. Jeśli państwo ich nie obejrzeli na żywo, to warto raz jeszcze zapoznać się z tym materiałem, który jest oczywiście opublikowany na stronach Telewizji Republika. W tym odcinku spróbujemy podsumować tą wiedzę, którą zebrała podkomisja. Oczywiście 15 minut to mało, ale będziemy starać się taką kapsułkę przygotować. Ja bym jednak zaczął od tego, że tak jak dzisiaj widać bardzo wyraźnie, myśmy to wtedy przeczuwali, potem były tego efekty, ale katastrofa smoleńska jest nie tyle częścią bardzo ważną, tragiczną, decydującą historii Polski, ale jest również elementem historii świata. Sytuacją, w której, jak podejrzewam, a myślę, że pan się ze mną zgodzi, Władimir Putin chciał odwrócić współpracę krajów Europy Środkowej po to, żeby łatwiej mu poszło połknięcie tego terenu i odtworzenie Związku Sowieckiego razem z przyległościami. No oczywiście, za wszelką cenę uważał, że musi wyeliminować pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego i formację niepodległościową, dlatego, bo ona blokowała jego sojusz z Niemcami. To było jasno pokazane, wszyscy państwo to widzieli, a podczas przemówienia pana prezydenta Kaczyńskiego 2009 roku, 1 września 2009 roku, jak pani Miller i pan prezydent Putin ustosunkowali się, jak się zachowywali wtedy, kiedy przemawiał pan prezydent, mówiący o tym, że imperializm musi być blokowany, że nie ma zgody na to, żeby agresja i imperializm były w dzisiejszym świecie akceptowane i dopuszczane. Otóż dlatego postanowił zabić pana prezydenta. To był pierwszy atak terrorystyczny na państwo Unii Europejskiej, na państwo NATO. To był początek, zapowiedź tej wojny, z którą dzisiaj mamy do czynienia, i my sobie zdawaliśmy z tego sprawę, dlatego rozpoczęliśmy natychmiast reformę i rozwój wojska, ale także w Stanach Zjednoczonych politycy też rozumieli, co naprawdę się dzieje. No właśnie, na przykład Chris Miller to już w ostatnich miesiącach prezydentury Trumpa pełnił funkcję sekretarza Departamentu Obrony, czyli de facto ministra obrony, szefa Pentagonu, jak mówi się potocznie. Tak, myślę, że dobrze, żebyście państwo posłuchali jego wypowiedź. Ona wprawdzie była już kiedyś dostępna, ale niestety z jakichś powodów została zepchnięta na zupełny margines, a wypowiada się szef Pentagonu, człowiek, który miał dostęp do wszystkich tajnych materiałów. To właśnie stamtąd także komisja dostała niesłychanie ważne materiały dowodowe, które wykorzystaliśmy, i on oraz jego współpracownik jasno mówią, co naprawdę stało się nad Smoleńskim. If we don't stand up to him here, we will have to do it later, and that's why it's so important. This weekend I was honored to watch the memorial celebrations for President Kaczynski and the 25 other Poles that were brutally killed by Putin 12 years ago. I would say this without a question. At this point, the U.S. government and European nations need to realize that Russia is not a competitor. They're an enemy. They're an enemy of everything that we stand for. You have been at war since they murdered your president for now 12 years. And we need to give the material support for the Ukrainians to fight this evil tyranny. Otherwise, Poland will be next. Teraz przejdźmy na stronę ukraińską. Tam o tym, że to sprawcą tego, tej katastrofy był Władimir Putin, usłyszeliśmy z ust samego Wołodymyra Zełenskiego. To prawda, i to w bardzo szczególnej sytuacji. Pan prezydent Zełenski postanowił to przekazać Sejmowi Rzeczpospolitej. Powiedział to wtedy, kiedy wystąpił przy całej sali Sejmu Rzeczpospolitej, także Platformy Obywatelskiej, także SLD, także Lewicy. Wszyscy oni musieli wysłuchać, jak pan prezydent Zełenski ocenia fałsze anodiny, fałsze pana Millera, mówiąc o tym, że oni ukrywali
prawdę o zbrodni smoleńskiej. W Smoleńsku 2010 roku pamiętamy, kto, jak były badane okoliczności tej katastrofy. Wiemy, co to oznaczało dla was i co oznaczało dla was milczenie tych, którzy wszystko to wiedzieli dokładnie. Ale cały czas oglądali się jeszcze na naszego sąsiada. W czasach, gdy prezydent Lech Kaczyński, świętej pamięci, był prezydentem, prowadził aktywną działalność polityczną, prezydentem Ukrainy był wówczas Wiktor Juszczenko, który również jesienią tego roku opowiedział, co wie. Czy Kaczyńskiego zamordowali Rosjanie? Jestem o tym przekonany. Byłem niedawno na jego grobie. Wydaje mi się, że Polacy go nie docenili. To był światły prezydent, który zawsze patrzył poza horyzont. Nie pamiętam, ile razy się spotkaliśmy, ale na pewno ponad 30. On zawsze działał według jednej logiki. Zaczynał rozmowy od kwestii geopolitycznych i od bezpieczeństwa międzynarodowego. On chciał, by Polska była liderem we wschodniej Europie. I Polska miała być też adwokatem Ukrainy, by Europa była dla Ukrainy dostępna. Kaczyński był przekonany, że nasz sojusz będzie kształtował europejski porządek i tworzył współczesną, demokratyczną politykę międzynarodową. Na co nie zwracano dotychczas uwagi. On nie tylko powiedział, że pan prezydent Kaczyński, że on wie o tym, no a jako prezydent miał dostęp przecież do materiałów służb specjalnych. Musimy pamiętać, że ukraińskie służby bardzo dobrze zinfiltrowały służby rosyjskie, co było widać. To prawda i widzimy to. Widzimy to także dzisiaj. Nie ukrywam, że jako minister obrony narodowej otrzymywałem informacje od tych służb jednoznaczne, jeżeli chodzi o przebieg wydarzeń nad Smoleńskiem. I tutaj pan Juszczenko jasno, pan prezydent Juszczenko jasno powiedział, dlaczego doszło do tego zamachu. On wyjaśnił, on relacjonował swoje rozmowy z panem prezydentem Lechem Kaczyńskim i mówił, że pan prezydent Lech Kaczyński, którego Polacy, jak powiedział Juszczenko, nie doceniali i nie doceniają, dążył do stworzenia sojuszu Europy Środkowo-Wschodniej z Ukrainą, z Litwą, z tymi państwami i narodami, które są zagrożone przez Federację Rosyjską. I właśnie ze względu na te działania zmierzające do utworzenia sojuszu blokującego możliwość ekspansji rosyjskiej, doszło do tego zamachu. Teraz przejdźmy do dowodów materialnych. Oczywiście mówi się, że brak dowodu jest również dowodem, że fakt, stara rzymska zasada, jeśli ktoś nie chce pokazać swoich dowodów, to znaczy, że jest winny. W tym przypadku tutaj nie ma żadnych wątpliwości co do Władimira Putina, ale dysponujemy informacjami bardzo ważnymi na temat tej katastrofy. To prawda. Państwu było to przekazywane. To jest, teraz przekażemy podstawowe elementy, o których już wielokrotnie mówiliśmy, ale chcę, żebyśmy dzisiaj mogli je raz jeszcze w skrótowej formule zobaczyć. A więc zacznijmy od materiałów wybuchowych, które były znalezione, ślady materiałów wybuchowych na ponad 100 fragmentach samolotu. Ponad 100 fragmentów samolotu miało zarówno, były zniszczone zgodnie z takimi... Ten kształt zniszczeń był dokładnie taki, jak mówią o tym podręczniki, definiujące, jak wyglądają zniszczenia na skutek wybuchu. I na tych fragmentach samolotu znaleziono także obecność pentrytu, RDX-u i trotylu. Znaleziono materiały wybuchowe. Niestety polscy funkcjonariusze próbowali to ukryć. Dzisiaj nie mamy wątpliwości. Na ponad 100 fragmentach są ślady materiałów wybuchowych, a to jest najsilniejszy dowód, że samolot został zniszczony eksplozją. Mamy też rozpad samolotu. Teraz chciałbym, żebyście Państwo zobaczyli naszą analizę materiałów zrobionych przez NIAR, który dokonał symulacji samolotu uderzającego w ziemię według raportu Millera, raportu Anodiny, i okazało się, że samolot uderzający w ziemię, tak jak chce Anodina i Miller, rozpada się zupełnie inaczej niż szczątki samolotu leżące na wrakowisku, których jest ponad 60 tysięcy. Tymczasem samolot według symulacji rozpada się na co najwyżej 100 fragmentów, nie więcej. Różnica jest gigantyczna. Ewidentnie widać, że rzeczywistym powodem był zupełnie inny przebieg wydarzeń niż uderzenie w ziemię. Tak naprawdę była eksplozja. Tak zwane skrzydło, które zostało
zniszczone 100 metrów przed brzozą, a nie przez brzozę i nie udało się... Żadna brzoza w ogóle nie zniszczyła tego skrzydła. Samolot nie dotknął w ogóle tej brzozy. To wybuch nastąpił i dźwięk wybuchu, który został przez podkomisję zidentyfikowany, miał miejsce 100 metrów przed tą brzozą. Nie ma wątpliwości. Mówię to także na podstawie ekspertyzy zrobionej w Stanach Zjednoczonych. Ewidentnie wskazuje ona, że właśnie ten dźwięk jest dźwiękiem, przynajmniej ma istotne cechy dźwięku eksplozji, dźwięku wybuchu. A więc nie tylko nasza analiza, ale także analiza amerykańska potwierdza, że mieliśmy do czynienia z eksplozją. Nie ma co do tego wątpliwości. Do Polski dotarły ciała ofiar katastrofy. Wszyscy pamiętamy te zaspawane trumny, zakaz ich otwierania, awantury sterowane, nie wiem, przez Rosję, przez kogo, by tych ciał nie wydobywać, by tych sekcji ponownie nie przeprowadzać. Zostały one przeprowadzone, zostały one wydobyte. Dowiedzieliśmy o się skandalicznym, nieludzkim zupełnie postępowaniu ze zwłokami w Moskwie, ale przede wszystkim mogliśmy ustalić, jakby co tym ludziom się stało w momencie katastrofy. Ta analiza została bardzo dokładnie zrobiona i zresztą potwierdzona w pewnym zakresie przez prokuraturę, która stwierdziła, że eksperci międzynarodowi, którzy to badali, przynajmniej w kilku wypadkach stwierdzili, że najprawdopodobniej zniszczenia ciał nastąpiły na skutek eksplozji. Analiza, która została dokonana przez podkomisję, potwierdza to absolutnie, że zarówno zniszczenia ciał, jak i ich rozrzut na całym wrakowisku, zwłaszcza z salonki trzeciej, w sposób oczywisty potwierdza, że to była eksplozja. Warto też pamiętać, że na samym początku wrakowiska były fragmenty bardzo drobne, wewnętrzne fragmenty ciał. To też potwierdza, że zaczęło się wszystko od eksplozji, od wybuchu. Żeby do tego wybuchu doszło, samolot musiał się znaleźć w określonym miejscu. To prawda. I teraz chcę Państwu przedstawić historię lotu, która potwierdza, że samolot został zniszczony właśnie eksplozją. Dlatego, bo wbrew temu, co twierdzi raport Millera, co twierdzi raport Anodiny, co niestety swoimi oszustwami także próbuje przekonać opinię publiczną TVN24, piloci przez co najmniej 38 minut powtarzają, że będą odchodzili na zapasowe lotnisko, że nie będą lądowali, że będą odchodzili na zapasowe lotnisko, że robią próbne podejście, ale nie lądowanie, tylko podejście, które ma sprawić, żeby zobaczyć sytuację nad lotniskiem, czy można lądować, ale są przekonani, że muszą odejść na zapasowe lotnisko. I w ten sposób działają, nie słuchają kontrolerów lotu, którzy, jak wiadomo, tutaj sąd w tej sprawie i prokuratura i sąd to rozstrzygnął, kontrolerzy lotu chcieli sprowadzić samolot właśnie bardzo nisko, tak jak to opisała Anodina i jak opisał Miller. Chcieli doprowadzić do tego, żeby samolot uderzył w ziemię, ale polscy piloci ich nie słuchali i gdy samolot znalazł się na 100 metrach, podjęli decyzję i wydali komendę, wydał pan kapitan Protasiuk: odchodzimy na drugie zajście. I chciałbym, żebyście Państwo teraz zobaczyli kolejne, jak w kolejnych sekundach przebiegała ta sytuacja. To są zapisy, które zostały przez nas znalezione w materiałach rosyjskich. To nie jest nasza analiza, to są zapisy z rosyjskich materiałów, które zostały przez nas wykorzystane. Niestety pan Miller ich nie wykorzystał, pani Anodina ich też nie wykorzystała, chociaż są dostępne. Taki był przebieg wydarzeń według zapisów komend kontrolerów lotu, które były ukryte lub zignorowane przez Anodinę i Millera i które ukrywa TVN24, choć są one zapisane w raporcie. Na wysokości 100 metrów Protasiuk wydaje komendę: odchodzimy. Następuje wychylenie wolantu, a następnie odłączenie autopilota osi podłużnej i przestawienie mocy silników na zakres odejścia samolotu, który zaczął się wznosić na drugi krąg. Następuje wybuch w lewym skrzydle.
co inicjuje proces destrukcji samolotu i katastrofę. Nie mam go u siebie, nie widzę go na ekranie. Wszystko, poszedł on na drugi. Dyspozytor starszy Siewiernego, Morawiow, przekazuje do centrali. Uszli na Burjełom, Jużnej. Słyszeliśmy go bezpośrednio w odległości 1 kilometra. Ja ich wysłuchałem, oni mówią, że u nich tam coś... Dalej nic nie słychać. W tym czasie do centrali Plusnin przekazuje informacje. Zaczął odchodzić na drugie zajście i spadł. Zniknął. Zaczął odchodzić na drugie zajście i spadł, mówi do centrali Plusnin. Tak, Plusnin, a przedtem mamy do czynienia z relacją nieprawdopodobną, która dotychczas była zupełnie nieznana i na którą nikt nie zwracał uwagi. Mianowicie pan Morawiew, który był starszym dyspozytorem lotniska Siewierny, przekazał informację do centrali, niesłychanie istotną. Mianowicie powiedział, że samolot zaczął odchodzić na Burjełom. Burjełom to jest nazwa lotniska południowy, Smoleńsk południowy. I proszę posłuchać państwa, żebyście państwo posłuchali, co mówił dalej Morawiow. Mówił tak, słyszeliśmy go bezpośrednio w odległości 1 kilometra. Ja ich wysłuchałem. Oni mówią, że u nich tam coś. Dalej nic nie słychać, bo wtedy właśnie nastąpił wybuch, gdy samolot zaczął odchodzić na drugie zajście i już nic nie było słychać i samolotu nie było widać. I taki był, proszę państwa, przebieg tej katastrofy. Antoni Macierewicz, bardzo dziękuję panu za wizytę dzisiaj. Zapraszamy za tydzień oczywiście. Dziękuję bardzo i myślę, że będziemy teraz mogli zrobić kilka refleksji na temat politycznych konsekwencji tego, co się stało, tego zamachu, który miał sprawić, że Rosja będzie mogła, wykorzystując pana Tuska, zdobyć i opanować całą Europę. A państwo poznaliście fakty. Opinie wyróbcie sobie sami.